Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z Clash Royale. Może tej gry nie ma za dużo u mnie na kanale, ale uwierzcie mi, gram w nią praktycznie codziennie, a nasz klan Krzaki Bartka pięknie się rozwija. Dzisiaj mam dla was mega wielki opening, mnóstwo skrzynek do otwarcia, jak widzicie już je otworzyłem, także ja wiem co z nich wypadło, ale was podtrzymam jeszcze trochę w niepewności. Powiem tylko, że mam do otwarcia Super Magical Chesta i Legendary Chesta, także na pewno jakaś legenda wypadnie, zobaczcie sami jaka. Na początku na rozgrzewkę kilka gier przed wami, a potem bierzemy się za opening. Miłego oglądania! No to atakujemy, zobaczmy co tym razem nam z tego wyjdzie. Dam tą kartę za 2, tak naprawdę nie chcę się odkrywać, czekam na ruch przeciwnika, ale nie chcę też marnować many. Oho. Próbuję go zatrzymać. Trochę straciłem jednostek, ale udało się wybronić tą wieżę, chociaż 684 tylko zostało na niej. Trudno. Wiem, że mi tą wieżę też zaatakuje, ale ja muszę jechać. Uda się to skończyć. Jest! No to był szybki wjazd na chatę i wygrana. Alfredo na pewno nie jest pocieszony. A ja zdobyłem 14 złota i kolejnych 30 pucharków, także... No dobra, to pnę się do góry w dalszym ciągu. Zobaczmy, jak daleko zajadę. No już 2000 to powinienem mieć pucharków, ale... Mam nadzieję, że nadchodzące legendy zmienią ten obraz i... W końcu uda mi się dobić do tych 2000, czy nawet je przekroczyć. Dobra, przydajmy Rage'a jeszcze i zobaczmy jak to się skończy. Ach, niepotrzebnie już tych łuczników dałem. Dobra, przeczekajmy teraz, przeczekajmy. Smok nawet nie doleci. 998. 998, numer straży pożarnej, został mojemu przeciwnikowi. Teraz powoli, bez pośpiechu. Zaczęła wieżyczka strzelać w te małe kościotrupy. Ja spróbuję teraz ją tam zaatakować. Walkiria, dawaj, musisz ich zabić wszystkich. Jest. Okrider powinien już dokończyć dzieła zniszczenia. A niestety nie, 208 zostało. Dobra, to dalej spokojnie. Robi niebezpiecznie. Udało się obronić. Rzucam gobliny w beczce, żeby pożarły tą wieżę do końca. Jest. Punkt dla mnie. Teraz trzeba powstrzymać tylko jego atak. Niestety nie udało się. Atak najlepszą bronią. Bronił się, niestety się wybronił. Co teraz? Okay.
dogrywkę. Ja mam nadzieję, że się wybronię. Też ciężko, ciężko. Mocny atak przeciwnika. ...674 mu zostało. Dobra, Walkiria, ciachaj. To i Rage'a. Powinno być pozamiatane. Tak jest, może w bólach, ale zwycięstwo. Także Kaue na pewno znowu się nie cieszy, a ja mogę się cieszyć z kolejnego zwycięstwa. Do boju, moi mali wojownicy. Pochwałę i zwycięstwo. Rzucił dużego pana. Spoko, on jest na razie nieszkodliwy. Próbuję go troszkę przycisnąć. Wyszło tak sobie. Udało mi się go powstrzymać przed uderzeniem w wieżę. Nie udało się. A tam jego Hog Rider też już sobie poczyna, nie najgorzej. 870 zostało tylko w mojej wieży. W jego 1070, ale on dwie zaatakował wieżę, także na pewno ma już przewagę. Ojojojojoj, to mi się nie podoba, bo on zaraz mi rozwali moje latające śmigacze. Właśnie. Chyba właśnie tak jest. Stracona wieża. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Druga wieża padła. Atakuje główną wieżę. Niestety. Złe decyzje kończą się złością i agresją. Achmat tym razem cieszy się z zwycięstwa. No ja muszę niestety przełknąć tą gorycz porażki. Tak to w tej grze jest, ale 1900 już bardzo blisko, a 1900 to już hop siup na 2000 i na kolejną arenę. Trzymajcie kciuki za moje kolejne mecze. No dobra, to czas zrobić wielki opening. Jak wiecie, mam legendary chesta, którego za chwilę otworzę, ale może na razie zacznijmy od free chesta. Zobaczmy, co w tych wszystkich skrzynkach się czai. Do otwarcia super magical chest i legendary chest, do tego jeszcze crown chest, golden chest i clan chest. Także chestów ci u mnie dzisiaj dostatek. Zobaczmy po kolei, co w nich wszystkich się kryje i jaka legendarna w końcu karta mi wypadnie. We free chestie bez niespodzianek, chociaż Hog Rider to jest karta, której używam i z niej się akurat cieszę. I miniony też nie najgorsze, także free chest też okazał się nie najgorszy. Otwórzmy może teraz mojego crown chesta. 5 kart, 372 złota, 3 gemy. 8 knightów, knighta nie używam, chociaż mówili mi, że to jest dobra karta. Łucznicy. O, i zap. Zapa używam, jak wiecie, także chętnie miałbym go na 8 levelu. No i ten wizard, którego ja nie używam, ale też jest niezły, więc fajnie, że go mam. Dobra, otwórzmy w takim razie może teraz jeszcze jakieś silver chesty. No to akurat tutaj złoto, czarodziej i bomberzy. Jeszcze free chest jeden. Bardzo dużo skrzynek dzisiaj do otwarcia. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. O, jeszcze więcej minionków. Tombstone, którego nie używam. Dobrze, może się teraz weźmy w takim razie za clan chesta. Uwaga, uwaga. Clan Krzaki Bartka i otwieram clan chesta. 1620 złota.
Battle Run. Nie mam tej karty, także dostałem ją i od razu dwie. 52 Knightów, 9 Gigantów, Fire Spirity 86, 102 razy Tesla, wieżyczka Tesli, no i 16 mini pack. No i proszę bardzo, jest epic card Czarownica 3 razy. No to clan chest nie najgorszy, jak widzicie, warto być w moim klanie, bo fajne skrzynki w nim mamy. Wracam w takim razie teraz do moich skrzynek. Do otwarcia tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy Super Magical Chesta, Golden Chesta, Silver Chesta, no a na deser Legendary Chest, ale to na sam koniec. Zacznijmy w takim razie teraz jeszcze od Golden Chesta. 141 złota. 5 razy Zap. 9 kanonów. 9 goblinów. I 3 razy mini peka. Mam zamiar do tej mini peki wrócić i używać jej w mojej talii, bo to jest dobra całkiem karta. Dobra, to teraz jeszcze Silver Chest i zostanie nam Super Magical Chest i Legendary. Po kolei trzymajcie kciuki. No, tutaj akurat bez niespodzianek nic fajnego w tym Silver Chestie nie było. To weźmy się teraz za tego Super Magical Chesta i trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki, żeby tu też była legendarna karta. Jak wiecie, nie mam jeszcze ani jednej legendarnej karty, także może w tym Super Magical Chestie będzie legendarna, no i obiecana i pewna karta w Legendary Chestie, ale to na sam koniec go otworzę. Teraz weźmy się do tego Super Magical Chesta i tak jak mówiłem, trzymajcie kciuki, żeby tu była też legendarna karta. Uwaga, 3, 2, 1, bam! No i nie ma, tak? Bo z tego co wiem, jeśli jest legendarna karta, to tu już powinno się świecić, a nie ma, ale jest 4200 złota. 39 kanon, 97 goblinów, 221 archerów. O! 3 razy PK, 94 muszkieterów, aż 13 jest, uwaga, to tak? To znaczy to, że tam jest legendarna ostatnia karta? Uwaga, naciskam. Naprawdę? Tak, moja pierwsza legenda. Górnik! Nie wiem, czy to dobra karta, czy niedobra, ale moja pierwsza legenda, także jak widzicie po moim wyrazie twarzy, bardzo się cieszę. W końcu legendarna karta. Cudownie. Także Super Magical Chest zaowocował legendarną kartą. Jak widzicie, w podsumowaniu nie był najgorszy ten Super Magical Chest. Bardzo się cieszę. No a teraz w takim razie jeszcze druga legenda z obiecanego i z pewnego Super Legendary Chesta. Uwaga, odblokowuję go za 500 kryształów. Bardzo dużo kryształów, ale tyle mam. I właśnie to teraz dla was robię. 3, 2, 1, bam! Lava Hound. No to mam dwie legendarne karty. Nie wiem jeszcze, jak ich teraz użyć w mojej talii. Może dacie mi znać, czy obu używać, czy jednej używać. Jak w ogóle zmontować talię. Pokażę wam jeszcze w takim razie moje wszystkie karty. Tak wygląda moja talia w tym momencie. A to możecie powoli, będę przesuwał, zobaczyć, jak wygląda moja talia. I dajcie znać w komentarzach, jak powinienem swoją talię złożyć, żeby była nie do powstrzymania. To jest pierwsza legenda moja, Lava Hound. No i druga legenda, czyli Górnik. No dobra, to czekam w takim razie na informacje w komentarzach. Dajcie znać, jak złożyć tą talię. No dobra, i tak właśnie dotarliśmy do końca tego odcinka. Opening nie był najgorszy, jak widzieliście, i zarówno Super Magical Chest nie zawiódł, no i oczywiście Legendary Chest też nie zawiódł, ale tam była gwarantowana legendarna karta, także bez zaskoczeń, ale mam dwie legendy, nie miałem do tej pory ani jednej, także dla mnie niebo a ziemia. Tak jak prosiłem wcześniej, dajcie znać w komentarzach, jak byście ułożyli z moich kart talię, która wygra wszystko i dopnie się do 3000 czy do 4000 pucharków, żartuję, ale najlepszą talię, jaką wy uważacie, że powinienem z tych kart złożyć, ja to na pewno poczytam i wezmę pod uwagę. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie jak zawsze, żeby zostawić
zostawić łapkę w górę pod nim, film się wtedy lepiej pozycjonuje, a ja wiem, że takie odcinki wam się podobają. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcajcie swoich znajomych, niech Grabartek, kanał Grabartek rośnie w siłę, rozwijajmy się, będą jeszcze lepsze filmy, jeszcze więcej filmów, jeśli kanał się będzie rozwijał. Ja już się z wami żegnam, dzięki, że oglądaliście, pozdrawiam was serdecznie i na razie!